Od lutego opłaty i należności w kasie starostwa powiatowego mieszkańcy mogą uiścić zarówno gotówką, jak i kartą w systemach Visa i Mastercard. Testowane są także płatności telefonem. Istotny jest fakt, że dzięki negocjacjom z bankami z tytułu płatności kartą ani starostwo, ani klient nie będą ponosili kosztów prowizji. Teraz płatność kartą to oczywistość, choć rzadko kiedy zdajemy sobie sprawę z faktu, że bank pobiera prowizję za operację bezgotówkową, pewnie dlatego, że to nie użytkownik karty ją płaci. Ciągle jeszcze jednak jest wiele osób, które chcą płacić gotówką i ta możliwość oczywiście w kasie starostwa istnieje i nadal można z niej korzystać. Jednak obawa, że przy płatności kartą nie otrzymamy zaświadczenia jest bezpodstawna bowiem kasa taki dokument wydaje bez względu na sposób płatności. Dodajemy, że w nowym budynku starostwa od początku jest możliwość płatności przelewem w bankowości internetowej, w holu na poziomie trzecim na stanowisku komputerowym przy punkcie potwierdzającym profile zaufane. I jest tu możliwość wydrukowania dokumentu elektronicznego potwierdzenia przelewu. Zgodnie z planami Ministerstwa Rozwoju, do końca tego roku w każdym urzędzie w Polsce mają być przyjmowane płatności bezgotówkowe.